Więc to jest druga część tego odcinka, więc jeśli nie obejrzałeś pierwszej części, link jest w opisie. Muszę oświetlić tutaj teren, bo one mi się tutaj respią, te moby. Tylko denerwują. Jest dobrze, rekord bug? Dobra, otwieramy te wszystkie bugi, co teraz ten. Po każdej takiej wyprawie zawsze będę otwierał te bugi. Dobra, mamy book bug, co nam dropnie? Scroll of Uncover, kolejne to coś, ja nie wiem co to robi. Common loot bug, tu nie będzie dobrych rzeczy żadnych. Grey rune. Diamentowy nóż? Mending i light pierce 3. Portable tunneling device. Co? Tin? Iron? Ile tu rzeczy jest? Squid beak, to nie obchodzi mnie. I lime rune. Ja nie wiem co te runy robią, ale na pewno chcę przetestować. Ten diamentowy nóż i bardzo szybko w sumie bije. Patrzcie jak on szybko się regeneruje z tego zmęczenia, tak jakby postaci. Gdzie jest creeper? Chodź, creeper. Ten nóż jest chyba dobry na po prostu takie szybkie uderzanie. O ten. Co jest? Co? Wiedźma? Nie. Co na mnie podkrzyciło? Ten? Co jest? O co chodzi? Czemu potki na mnie rzucają? Ale już. O dobra, ty chodź, bo ty jesteś. Wiecie co? Nie, ten nóż jest dosyć słaby. No i o, ten zombie potki rzuca. Ja go szybko muszę zabić. Ty, ile on ma HP? Ja chciałem tylko nóż przetestować i cała horda mnie goni. O, to jest ten zombie, on ma 50 HP? I on się leczy cały czas. On się cały czas leczy, ja przed chwilą go walnąłem, on się już uleczył. Dobra, ja nie idę już na tego zombie, ale on gdzieś w pobliżu to nadal jest, nie? Tam jest. Naprawdę? Czy strzały mu coś w ogóle robią? Czy ja w ogóle w dobrego strzelam? Oni wszyscy mają te potki na sobie. O nie, ja w złego strzelałem, o nie. Nie, no ta gra nie daje spokojnie, nie ma przerwy w tej grze. Dobra, ja zostawię tego zombie tamtego, co się świeci, pali, rzuca potkami, może się zdespawni. I idę przetestować ten tunneling device, coś... Mogę, czy... On, to chyba on jest tam. Dobra, przetestujemy co to jest. Ja nie wiem kompletnie co to robi. Mi się wydaje, że to tworzy tunel. Albo nie? No, portable tunneling device. No to co to może robić? Jak nie tunel. Naprawdę? Rób tunel. Co to robi? Może muszę to rzucić? Co to robi? Prawym może? Nie. Ja naprawdę nie wiem co to robi. Dobra, ja muszę mieć proch strzelniczy w ekwipunku i to wybucha ogólnie, więc ja wezmę proch strzelniczy, bo mam trochę, dosyć dużo mam. I sprawdzimy jak to działa. Tutaj. Uuu, nawet fajny, ale... to nie jest jakieś... Okej. Dobra, ja nie będę go jeszcze bardziej zużywał, może kiedyś się przyda, ale... Ja nie będę chyba tego używał za bardzo, no chyba, że... Nie wiem do czego w sumie to jest potrzebne, komu by to się przydało. Dobra, bierzemy żarcie, idziemy na wyspę. Coś mi się wydaje, że będę potrzebował dużej ilości bloków. Dobra, jestem gotowy. Znaczy, tak mi się wydaje przynajmniej, ja nie wiem co tam jest, tam są jakieś niebieskie drzewa, czy jakieś inne drzewa. No, musi być nad wodą. Coś spadło z góry przed... Coś z góry, coś spada stamtąd. Co to jest? Co? Slimy? Dobra, dobrze, że nad wodą to jest. Jak spadnę, to nie zginę przynajmniej. To jest jedyny plus tego, że jest nad wodą. Jeszcze wyżej. Chyba za mało bloków wziąłem. Jezu, spadają. Zaraz na mnie spadną. No pa, slimy. Prawie jeden na mnie spadł. Pójdę trochę wyżej, bo ja chcę zobaczyć, co tam jest. A nie, to jest po prostu jakaś wyspa slajmów. I one się tam cały czas pojawiają. Pójdę sobie tam, zobaczymy. I oczywiście za mało bloków wziąłem. Ty sobie żartujesz teraz? No nie wierzę, no. Co to jest? To nie jest woda. Bardzo chcę tam iść, ale bloków nie mam. Jakbym skoczył... No mogę spróbować skoczyć, ale na pewno nie dalece, nie? No.
Dobra, szybko. Zrobię szybkie cięcie, wezmę, zdobędę bloki i wchodzimy tam na górę, bo ja chcę zobaczyć, co tam jest. Ty wiecie, co ja mogę zrobić? To będzie... Zrobię to nad wodą. To będzie trochę ryzykowne. Nie to. O, bum. Jestem geniuszem. Bum. Zapomniałem, że mam ten backfire cannon. Mniej dirta zmarnuje. Okej. Okay. I się okaże, że ta wyspa ze slajmami jest nudna i nic tam nie ma ciekawego. Już po mnie idą, patrz. Ty, ale ta wyspa to jest farma loot bugów. Bo z tych slajmów dropią często te loot bugi. Patrz, to jest farma loot bugów. Z ich tyle tych loot bugów dropi. Bro, co to jest? Congealed blue slime block. A to jest niebieski slime block, a to jest green slime block. A po nich dziwacznie się chodzi. A co to jest? Mogę w to wejść? To nie jest woda, to... Nie wiem, co to jest. Nawet drzewo tu jest ze slime bloków. Mogę to zebrać? O. A bardzo nie lubię tego dźwięku. Zbiorę sobie trochę tego szlamu. O, slime bole z tego są. Kolejny legendary loot bug. Mówię wam, ta wyspa to jest farma tych loot bugów. Ja będę tutaj się czasami wracał, żeby sobie zrobić opening loot bugów. Ale no, to wszystko. Fajna wyspa. Ja teraz wiem, że to są farmy loot bugów. Dobra, no to skaczemy na dół. Jeet! Łopanie. To jest pomysł, to jest pomysł. Uciekam! Jezu! O, nie, to jest zły pomysł. Ja nie wiem co ja robię. Ja nie wiedziałem, że tak da się robić. Okej. Ja nie wiedziałem, że da się z tym latać, tak szybko odpalać to. Ja tylko te gardiany widziałem, już wyciągam backfire cannona i uciekam stąd. Kolejny meteor, ale nawet nie będę tracił na niego czasu. Zbliżamy się do końca odcinka, dlatego idziemy otworzyć wszystkie te bugi. Co dostałem. Dobra, panie i panowie, tutaj są wszystkie loot bugi, co mam. Tutaj są epic, tutaj jest rare, uncommony i dwa legendarne. Zacznijmy najpierw od common bugów. Zobaczmy, co z nich wydropi. Ostatnio w sumie z common bugów nie dropały jakieś słabe rzeczy, więc... Okej, fajnie. Ja nie wiem, co to robi, ale okej. Abyss Malaeliter. Coś tam. Leginsy. Założę sobie. One dają... A co to jest w ogóle? To jedno, to świecące. Armor Toughness, a. Ale i tak założę, bo są fajne. O. Copper i Bone, fajnie. Common. Hej, paralizator? Szybko muszę na czymś to przetestować. To jest paralizator, dosłownie. Ja chcę to przetestować na jakimś zwierzu. I oczywiście nie ma żadnego. Wszystkie już zjadłem. To jest ten paralizator podpala i strzela piorunem. To nie jest paralizator, to jest broń Zeusa. Ale fajnie, śmiesznie. Dobra, teraz otwieramy uncommony. Z tych commonów nawet fajny loot dropi czasami. Gold upgrade kit. Walker Jab, to jest jakiś kolejny słaby nóż, gold armor dla konia. Abyssalite helmet, o fajnie, zaraz będziemy mieli cały set. Frozen Core. Snowman drop, to z bałwanów dropi, co to jest? Snowman Core, Snowman. Snowman. Snowman Core. Okej. Okay. Nie wiem, po co to jest, ale fajnie. Jakiś niespecjalny loot. Ten hełm sobie założę, bo jest fajny. Ty, ja mogę pod wodą oddychać teraz. Ja mam nieskończoność oddychanie pod wodą. Widzicie? Ten hełm mi to daje, ale fajnie. O, bardzo fajnie. Dobra, otwieramy teraz rare i epiki, od razu otworzymy. Najpierw otwieramy rary.
Angel Heart Vial, Resurrectio, Wounds and Breaks. Ty! Iron Kestus? Kestus? Ty, ale ten Angel Heart Vial, ten, jak ja zginę, to to mnie odradza. To działa tak jak ten, totem nieśmiertelności, ten, totemów coś tam, ja nie wiem jak on, nie, ja nie wiem jak on się nazywa. O, Outbreaking 3, Efficiency 4, Boże, ta łopata. Bardzo fajnie, kolejny Coralugium, Coralium, fajnie. Kolejny ten Portable Tunneling, bardzo fajnie. I ostatnie, dwa legendarne loot bugi, otwieramy. Squid Beak i kolejny diamentowy miecz, nóż, fajnie, bardzo fajnie. Loot bag. Ty, Aero Shroom. Ty, czy za Chocobo and Glade? Co? To coś uczy tego Chocobo szybowania? Ty, ale co to jest? To ja mogę być tym Wolverinem teraz. Mam szpony. Szkoda, że na wykończeniu są. Czekaj, to znaczy, że tych Chocobo da się oswajać? Boże. Dobra, ten filmik już dosyć długi jest. Ja żegnam się z wami w tym odcinku, w tym... co? Ten odcinek już długo trwa, ja się z wami żegnam, jakieś zombie po mnie idzie. Ja się z wami żegnam, widzimy się w kolejnym odcinku, zasubskrybuj kanał i tak dalej. Dobra, cześć.